Hej, dzisiaj mam dla Was wyjątkowy film, a dlaczego wyjątkowy? Bo z gościem specjalnym, który zastępuje Agnieszkę. Mam nadzieję, że równie dobrze. Okej, więc odpowiem na pytania z tagu Mój Zwierzęcy Przyjaciel. W ogóle zacznijmy od tego, że film było ciężko przygotować, bo nasza gwiazda filmu zaczęła gwiazdożyć maksymalnie, bo w ciągu dnia on śpi zawsze na łóżku w sypialni. A poprosiłam go tutaj, żeby pospał 5 minut i teraz się złości, będzie machał ogonem i pokazuje, że jest niezadowolony. No ale trudno, mam nadzieję, że gwiazda nam się nie rozmyśli w połowie filmu i nie ucieknie. Okej, więc pytania mam w moim magicznym zeszycie, w którym mam wszystko. Także pytania i okej, no to przechodzimy. Pierwsze pytanie, jak nazywa się twój zwierzak? Zwierzak w pierwszej wersji nazywał się Rysio. Tak. I ja go już teraz tak rzadko nazywam tak naprawdę. Jakie to zwierzę, jakiej jest rasy? Jak widać, jest to kot. Kot jest... Ryś jest pół Brytyjczykiem, pół zwykłym kotem europejskim. No i tyle. Tak, kotek. Jak długo jest z tobą? Ryś jest ze mną od 25 września 2014 roku, czyli tak naprawdę we wrześniu już będzie z nami rok. Szybko mija, tak naprawdę, no szybciutko, ale niedługo będziemy się zdawać rok razem. Jak znalazł się w twoim domu? Jak się znalazł w moim domu? To jest długa historia. W moim domu rodzinnym zawsze były koty i to nie był, że jeden kot, zawsze było po 3, 4, nawet 7 kotków. Kiedy się tutaj przeprowadziłam, to było mi dosyć dziwnie, bo zawsze miałam właśnie przy sobie koty. Do mamy jeździłam, no, powiedzmy, raz w tygodniu, więc no jakoś mi było ciężko bez kota i w końcu stwierdziłam, no kurczę, no muszę mieć tego kota. Przekonam męża i zaczęliśmy szukać na różnych ogłoszeniach małych kotków. A w końcu stwierdziłam, kurczę, w schronisku jest tyle zwierząt, które szukałam w domu i tak naprawdę pojechaliśmy właśnie do schroniska szukać kota. Jak to było? Zajechaliśmy, oczywiście z tym takim transporterem plastikowym na kota. I pani tam pokazała te koty i pamiętam, że było tak, że one tam wszystkie leżały na jakichś półkach na podłodze i ona pokazywała, który jest taki do domu, bo ja powiedziałam, żeby to był taki kanapowiec typowy. I pokazywała nam te koty, tak tutaj, ten. I nagle pokazała nam Rysia i on tak przybiegł do drzwi, zaczął tak miał, miał. I ja mówię, kurczę, bierzemy tak, jak on tak przybiegł do nas, to bierzemy go. No i tak zapakowała go pani od razu do tego transportera i przywieźliśmy go do domu i strasznie się pamiętam, że stresowała, bo ślina uciekła tak po bokach ze stresu i przyszedł tutaj do domu, czuł się tak dziwnie. Dałam mu mleka w misce, dałam mu jeść i on taki był wystraszony, uciekł pod łóżko do sypialni, a później przyszedł i zaczął się tak łasić, on mi tak mruczyć, to było takie słodkie i od tego czasu już chodzi za mną krok w krok, jak jestem w domu. Okej, ile ma lat? To jest trudne do określenia, ponieważ Ryś przed schroniskiem żył dziko, naturalnie gdzieś w środowisku tutaj, nie wiem, na jakimś osiedlu. Po prostu powiedziano mi, że jego stan uzębienia wygląda na 10 lat. Ale to może być mylne, ponieważ właśnie zwierzęta w takim środowisku naturalnym szybciej zdzierają te zęby i Ryś może mieć mniej po prostu. Trudno to określić, ile on ma tak naprawdę. Co jest dziwnego w charakterze twojego zwierzaka? Co jest dziwnego? Może to, że on jest wiecznie głodny. Wiecznie głodny. Idę do kuchni. Cokolwiek bym kroiła, czy to jest pomidor, czy to jest cebula. On myśli, że ja kroję kurczaka i że już będę go obdarowywać. No ale myślę, że to jest spowodowane tym, że on był przez jakiś czas w schronisku, gdy zwierzęta później tak się zachowują. Co jeszcze jest w nim dziwnego? Że ma napady, takie głupoty, głupawki, takie biega z jednego końca domu na drugi, tak du-du-du-dum, i nieraz wali po prostu szybę od drzwi balkonowych, to jest straszne, no ale co zrobić. Ostatnio śmiesznym wydarzeniem było to, kiedy przyjechaliśmy do domu i on zawsze wita nas, po prostu miauczy przy drzwiach, jak otwieram je kluczem.
I nie wiem, czy on się zapomniał, otworzyłam drzwi, on tak wybiegł na klatkę i stanął koło schodów i tak patrzy w dwie strony i tak chyba jestem poza domem i szybko wrócił. To było śmieszne. Ja rzuciłam torebkę, żeby go łapać, bo sobie, kurczę, jak ucieknie na 10 piętro, no to będzie masakra, żeby go ganiać po całym bloku. No, ale on poczuł respekt i wrócił. Co jest dziwnego, to było to, co twoja relacja ze zwierzakiem dla ciebie znaczy, co dla mnie znaczy. Ryś jest mi bliski, jest jak członek rodziny tak naprawdę. Zwierzęta zawsze mi były bliskie i bez niego no to ciężko mi było, by mi było na pewno. No jest dla mnie dużo, no dużo znaczy, bo kot to naprawdę taki... No tak zawsze jakoś tak, jak nie ma nikogo w domu, to jest on i on zawsze do mnie przyjdzie. No i tyle, no i kot jest, ja uwielbiam te jego uśmieszki, to jest takie, och, słodkie. Najmilsze wspomnienia związane z twoim zwierzakiem. No nie mam jeszcze takich wspomnień, nie wiem, typowe, powiedzmy, spędzone wspólnie święta przy stole, nie no, żartuję. Przypomniało mi się tutaj takie zdarzenie, kiedy on jeszcze poznawał dom i jak spałam w sypialni właśnie tam, to tam za łóżkiem jest taki kawałek o taki między ścianą a zagłówkiem. I on tam właśnie wskoczył i tak wpadł tam. I to było takie pff, tak się tak zsunął i tam tak ojeju, ryś, zaczęłam go tam ratować. A on tak zaczął za powietrzem się wiedle, ale w końcu odsunęłam szafkę nocną i on tam wycofał się tyłem wyjechał i było okej. Okay. A co jeszcze jest takiego fajnego w nim, co czasem mnie denerwuje, denerwuje mnie czasem strasznie, że jak śpię, to zawsze mam tak rękę wysuniętą i on zawsze przychodzi wtedy i tak wkłada łebek pod tą rękę, żebym go głaskała, co kurczę, jak mam ochotę spać, to naprawdę się denerwuje, ale tak to jest bardzo słodkie, bo no umówmy się, słodkie to jest. Jak nazywasz swojego zwierzaka? Na początku to był właśnie Rysio, Ryszard, też na niego mówię, mówię na niego Ryż, mówię na niego Rychu, Rysiu, Ryś, różnie tak naprawdę, różnie, no Kiri też na niego wołam, a najbardziej to chyba Ryś i Ryżu, tak jakoś nie wiem, Ryż, Ryżu. No i to już wszystkie pytania. Mam nadzieję, że wam się spodobał film, że w ogóle cieszę się, że gość tu wystrzymał, ta nasza gwiazda wytrzymała filmik, bo myślałam, że zaraz ucieknie, ale widzę, że cały czas denerwuje się i macha ogonem. Szalony. Po co mi każesz tu siedzieć? Ja mam inne rzeczy do roboty, jak spanie na przykład gdzie indziej. I tak. No to tyle. No już widać, że film się kończy, bo gość już sobie poszedł. Tak więc zapraszam was do subskrypcji kanału, śledzenia naszych następnych filmów. I do następnego. Pa!